Szanowni Państwo, powiedzieliśmy sobie, jak wygląda definicja funkcji sinus, najpierw dla kąta ostrego, potem dla kąta dowolnego, czyli de facto dla liczby między 0 a 2 pi. Ponieważ w układzie współrzędnych możemy oznaczyć kąt skierowany większy od 2 pi, na przykład 4 pi, będzie to to samo co kąt 2 pi czy kąt 0, po prostu obrócimy się o dwa pełne obroty i wylądujemy z powrotem w punkcie wyjścia. Zatem możemy określić funkcje trygonometryczne de facto dla dowolnej liczby rzeczywistej. Skoro tak, możemy też narysować ich wykresy wzdłuż całej osi x-ów. Zobaczmy, jak wyglądają takie wykresy. Narysuję Państwu wykres funkcji sinus i cosinus. Oczywiście nie cały, on jest nieskończony w związku z tym, co powiedziałem przed chwileczką, ale taki jego fragment, który będzie wystarczająco reprezentatywny i w zupełności nam wystarczy. Naszkicujmy zatem układ współrzędnych. I proszę Państwa, zaznaczę kilka dość charakterystycznych punktów. Powiedzieliśmy sobie, że dla kąta 2pi wracamy do punktu wyjścia. Mówiąc nieco bardziej precyzyjnym językiem analizy matematycznej, funkcja sinus x jest funkcją okresową o okresie 2pi. Jej wykres, kształt jej wykresu powtarza się w takich cyklach o długości 2pi. To oznacza, że wystarczy w zasadzie narysować część wykresu odtąd dotąd, ale my narysujemy sobie troszeczkę więcej. Inne charakterystyczne punkty to oczywiście połowa tego przedziału, czy właściwie środek tego przedziału pi, środek tego mniejszego przedziału, czyli pi drugich. Mógłbym oczywiście zaznaczyć tu kilka punktów, takich jak pi czwartych, pi trzecich, czy pi szóstych, ale nie będę tego w tej chwili robił. Najpierw będzie taki rzut oka na cały ten wykres, potem sobie powiemy o tych punktach tutaj troszeczkę. Proszę Państwa, ponieważ sinus kąta skierowanego w układzie współrzędnych, to jest rzędna punktu wybranego na ramieniu kąta, tym drugim, nie osi o x, półosi o x, tylko na tym drugim ramieniu kąta, jest to stosunek rzędnej tego punktu do jego odległości od początku układu, to zauważmy, że to nigdy nie przekracza jedynki. Dlaczego? No bo w sytuacji, kiedy ten punkt leży dokładnie na osi y, na osi rzędnych, no to jego rzędna, jego współrzędna y jest równa tej odległości, oczywiście o ile leży nad osią x-ów, jeżeli poniżej to wartość bezwzględna tej rzędnej jest równa odległości. Zatem sinus nigdy nie przekracza jedynki. Zawsze dzielimy coś, co jest mniejsze niż odległość od początku układu, czyli mianowicie rzędną. Naszkicujmy mały rysunek, żeby Państwo to zobaczyli. Yr. Długość odcinka y jest zawsze mniejsza niż długość odcinka r, dlatego że y jest przyprostokątną, a r przeciwprostokątną w pewnym trójkącie prostokątnym. Podobnie jest, kiedy jesteśmy pod osią odciętych. Wówczas podobne rozumowanie, podobny rysunek pozwala nam wywnioskować, że sinus nigdy nie jest mniejszy od liczby minus 1. Skoro tak, wiemy, że będziemy się mieścili w tym pasie i rzeczywiście tak jest. Popatrzmy. Wiemy już, że sinus 0 wynosi 0. Wiemy też, że sinus pi drugi wynosi 1. To jest to, co pamiętamy chociażby z tabelki wartości funkcji sinus dla kilku często spotykanych w zadaniach argumentów. Nie trudno zauważyć, licząc to wprost z definicji, rysując w układzie współrzędnych w odpowiednim miejscu kąt półpełny, że sinus pi wynosi 0. No i szkicując kąt 3 drugie pi, czyli kąt odpowiadający 3 czwartym koła, okazuje się, że dla 3 drugich pi mamy wartość sinusa równą minus 1. Powiedzieliśmy sobie, że dla 2 pi wracamy do punktu wyjścia, czyli sinus 2 pi jest taki sam jak sinus 0, czyli 0. No, popatrzmy teraz na te kilka charakterystycznych punktów. Wiemy, że dla pi czwartych sinus wynosi pierwiastek z 2 przez 2. To jest trochę więcej niż połowa. Dla pi trzecich to jest pierwiastek z 3 przez 2, jeszcze więcej niż połowa. Dla pi drugich, przepraszam, dla pi szóstych jest to dokładnie połowa. Mój rysunek jest bardzo przybliżony, proszę Państwa, ale też nie próbuję się ślić tu na dużą precyzję. To jest jedynie pewien poglądowy szkic. Łącząc te punkty i prowadząc analogiczne obliczenia dla innych kątów, takich na przykład charakterystycznych, szczególnych w pozostałych światach układu współrzędnych, otrzymujemy mniej więcej następujący kształt.
nie dokładnie to narysowałem, ale to nie szkodzi, dlatego że to, co jest dla nas najistotniejsze, to, tak jak mówię, poglądowy rysunek, który pokazuje, że sinusoida, bo tak nazywamy krzywą będącą wykresem funkcji sinus, ma kształt takiej fali. Potem oczywiście to się okresowo powtarza, po lewej stronie od osi rzędnych również. Tak mniej więcej wygląda wykres funkcji sinus. Zauważcie Państwo, że jeżeli mamy w pamięci ten wykres, to możemy wyciągnąć z niego wiele pożytecznych informacji. Na przykład możemy od razu, patrząc na wykres, dowiedzieć się, jaki jest znak funkcji sinus, dajmy na to, dla kąta trzeciej ćwiartki. Trzecia ćwiartka to są kąty między pi a 3 drugie pi. W trzeciej ćwiartce na tym odcinku wykres jest poniżej osi odciętych, zatem sinus jest ujemny. Podobnie w czwartej ćwiartce, z kolei w pierwszej i drugiej jest dodatni. Możemy też oczywiście dla tych szczególnych kątów z tego wykresu odczytywać konkretne wartości. Nie będę tego teraz rozpisywał. Tak wygląda zatem, proszę Państwa, wykres funkcji sinus, zwany też sinusoidą. Jeżeli chcielibyśmy narysować wykres funkcji cosinus, postępujemy podobnie. Cosinus jedynki, jak wiemy, cosinus zera, przepraszam, to jest 1. Cosinus pi drugich to jest 0. Cosinus pi, znowu na przykład rysując odpowiednie półproste w układzie współrzędnych, licząc definicji, otrzymujemy, że wynosi minus 1. Cosinus 3 drugich pi znowu wynosi 0. Cosinus 2 pi wynosi tyle samo, co cosinus 0, bo jest to również funkcja o okresie 2 pi, czasem w skrócie mówi się 2 pi okresowa, a zatem 1. Proszę Państwa, okazuje się, że kształt wykresu funkcji cosinus, czyli cosinusoida, jest identyczny jak kształt sinusoidy, tyle, że jest ona odrobinę inaczej położona na tym wykresie. Mianowicie wygląda to mniej więcej tak. I znowu można by ją przedłużyć okresową, uzyskując podobny kształt fali. Znowu możemy odczytać znak funkcji cosinus w różnych ćwiartkach. Na przykład w drugiej ćwiartce widzimy, że jest ujemny, w czwartej jest dodatni i tak dalej, i tak dalej. Zauważmy jeszcze jedną rzecz, proszę Państwa, zanim skończymy omawianie kształtów sinusoidy i cosinusoidy. Być może pamiętacie Państwo ze szkoły, że jeśli mamy dwa wykresy funkcji, które różnią się od siebie tym, że jeden jest przesuniętą kopią drugiego, no to możemy otrzymać jedną funkcję z drugiej przy użyciu prostych przekształceń algebraicznych. Tu mamy właśnie taką sytuację. Tutaj mamy funkcję y, czy krzywą y równa się sinus x. No to tutaj mamy taką samą krzywą, ale przesuniętą o pi drugich w lewo, proszę Państwa. Skoro ona jest przesunięta o pi drugich w lewo, to znaczy, że możemy napisać jej wzór tak. Y równa się sinus x dodać pi drugich. Ale, proszę Państwa, przecież my doskonale wiemy ze wzorów redukcyjnych, że sinus pi drugi, x plus pi drugi to jest to samo co cosinus x. Zatem cosinusoidę możemy otrzymać zarówno licząc dla jakichś wybranych punktów wartości funkcji cosinus i łącząc te punkty w ładny, równy kształt, jak i po prostu przesuwając funkcję sinus o wektor minus 2 pi 0, czyli o 2 pi w lewo i korzystając ze znanych faktów dotyczących przesunięć wykresu funkcji, jakichkolwiek, niekoniecznie trygonometrycznych, otrzymujemy wykres tej funkcji, a ze wzorów redukcyjnych wiemy, że to jest po prostu cosinus x. Także różnymi drogami możemy wykres cosinusa otrzymać. Tak czy owak, tak te wykresy mniej więcej wyglądają. Dziękuję bardzo.